Halo. Dzień dobry, dziękujemy Kasper. Co dzisiaj będziesz jadł takiego, wiesz, eleganckiego? Co? Something delicious to eat, you have to recommend. Hummus na pewno. Mamy. Fizjo, Paweł Bamber też. Najpierw zajdziemy do fizjo, ale to widzę chyba pozamykane jest, bo mamy odpoczynek, więc spróbujemy tutaj wejść. Zobaczymy, co się dzieje. Tak, nikogo nie ma. Fizjo też. I w tym pokoju macie masaże jakieś po każdym treningu? Tutaj masaże, cztery łóżka, każdy fizjo, jakieś zabiegi, jak potrzeba kogoś coś boli, czy coś potrzebuje, po prostu tutaj przychodzimy i nam fizjo pomagają. Ogólnie tutaj z tego pomieszczenia bierzemy sprzęt przed treningiem, czy jak to się damy do prania, to tutaj wszystko jest. A Rzymek z Sebastianem nam wszystko szykują, także na nic nie można tutaj narzekać. Jechałem dzień później na obóz, bo musiałem zaliczyć tam dwa przedmioty. Na szczęście się udało, także bez problemów. Ale za jakieś zagrożenie miałeś? No niestety musiałem wyciągnąć tam fizykę, biologię. No to nie zazdroszczę. Która to jest teraz klasa? W pierwszym liceum jestem, tak, ale niestety treningi jakby kolidują mi ze szkołą, rzadko bywam i dlatego jakby lekkie problemy, bo tak to nigdy nie miałem nawet zagrożenia. Zawsze jakieś tam czwórki oceny, a teraz przez to, że po prostu większość mojego czasu spędzam na treningach niż w szkole, to po prostu z tego się to wzięło. Ale good. Tutaj właśnie mamy basen. Pewnie fizjo złożyli nasz kolejnik. Tak, tutaj mamy basen do dyspozycji naszej, a tutaj jest ten basen, o którym mówiłem, do regeneracji. To właśnie teraz jest odwrócony do żeby wysep. No i jak fizjo powiedzą, że jest od nowa, każą robić, to przychodzimy tutaj właśnie w tym miejscu, mamy regenerację. Jeszcze tutaj mamy salę do relaksu, bilard, tutaj mecze możemy oglądać, fajne atmosferze spędzić. Trochę czasu, ale jest zamknięte, więc nie pokażemy już bliżej, ale to tu akurat widać, że stoi, także. Korzystacie często tutaj? Jak jest więcej wolnego czasu wieczorkami, na przykład przy meczu, ale tutaj bardziej trenerzy siedzą, grają właśnie w bilarda, czy tak jak wczoraj chłopaki mecz oglądali, co mogliście widzieć na Legicom, na YouTube, jak Iniaki przeżywał z chłopakami mecz. Także wszystko do naszej dyspozycji, ale też z głową i musimy mieć w głowie to, że zaraz mamy kolejny ciężki trening i żeby bardziej ten czas poświęcić na regenerację, a nie na jego przyjemność. Tutaj mamy główna stówka, taki główny bar. Tutaj mamy zapisane tymi szybami rezerwacje specjalne dla nas. Tutaj mamy wszystko przyszykowane. Na tym stole są jakieś owoce, jakieś ciasteczko, żebyśmy mogli sobie przynosić tutaj. Mamy wszystkie główne posiłki, które sobie wybieramy, czy sami, czy z pomocą Wojtka Zepa, który nam pomaga odpowiednio dobrać suplementację i to, jak mamy ułożyć talerz, żeby odpowiednio do treningu się przystosować. No i tutaj mamy miejsca, po prostu, których jemy, tak? A te ciasteczka, o których mówiłeś, to Wam tak można normalnie, czy są jakieś, wiesz, wytyczne dotyczące tego? To zależy też od osoby, tak, bo jedni mogą sobie na przykład pozwolić na jedno ciasteczko, jedni na... w ogóle nie mogą sobie pozwolić, ale zazwyczaj jak mamy jakieś ciasteczka, to nie są takie bardzo niezdrowe, więc to każdy może się... A Ty sobie pozwalasz? Dzisiaj sobie pozwoliłem na kawałeczek szarlotki, więc mam nadzieję, że nie wyjdzie mi na złe. Dosyć duży jestem. Hotel, bo my praktycznie w całym hotelu jesteśmy rozłożeni, także. Ale też wszędzie blisko boisko, tak jak pewnie widzieliście, jest dosłownie 100 metrów od ośrodka tutaj hotelowego. Wszędzie blisko właśnie odnowy, wszystko w hotelu.
Także nie trzeba jakby chodzić nigdzie daleko. Muszę ci powiedzieć, że wczoraj zaprezentowałeś pokaźną ilość takich umiejętności pedagogicznych na treningu. Jak tam czarka szkoliłeś. Mam nadzieję, że to uchwyciłeś. Oczywiście, że uchwyciłem. Chciałem wchodzić w kompetencje, ale ten wie, że ja umiem. Taką rolę mentora przejmujesz? Nie, po prostu miałem szczęście pracować z trenerem, który mnie wychował, który bardzo mocną uwagę przywiązywał do techniki. Arku, czy to jest twój cover piosenki Rolling in the Deep? Dobrze rozgrzeć różne części ciała. Czyli wy nie możecie tak po prostu wyjść na boisko, wiesz, od razu do grania, tylko... Możemy, ale lepiej jest się dobrze przygotować do tego, bo że wszystkie gdzieś tam szukaliśmy... No to jest sobie przygotowawcze. Mamy cięższe troszeczkę, nie ukrywajmy. Jak się zrolujemy, rozgrzejemy, rozciągniemy, bardziej przedmiotem, no to wtedy... To mała szansa, żeby robić się raz. Jest to ciało dobre i przygotowane już do treningu. A czym trolka tak najbardziej pomaga? To przede wszystkim porozklejać te mięśnie, które są jakby poskleniane, w sensie po ciężkim treningu, troszeczkę podmęczone, więc troszeczkę tak to rozkleja to wszystko i tak jakby wraca wszystko na swoje miejsce. Człowiek jest przygotowany do treningu, już bardziej pewnie na mięśnie są pobudzone i przystosowane do tego, że można na początku już pracować. Okej, Wikiem, Wikiem, Remi! Co będziemy? Trzymać, a może? Jak się każe, może. Można. Jest selfie, tak? Tak, możemy. Jedna ręka Rado, druga ręka. Podejdźcie bliżej, wszyscy bliżej. Tak, trzymasz. Rado, troszeczkę tutaj bardziej. Troszeczkę dalej. O, żebyś nie łapał za to. O, tu. Jarek, ty chodź do tyłu. Closer, please! Selfie. Dawaj. Arek, ty chodź do tyłu. Dawaj. Wszyscy? Radek, no co jest? Dawaj, no! Dojdzie, Wuko. Perfekt. Wuko. Dawaj, Aleksandrze. Smile! Wait. Dawaj, okej. Czekaj, jeszcze raz. Ci się jest, ręce trzęsą. Kuchy, kobiele, kuchy. Brawo. Uff, brawo. Dziękuję! Again. If the ball... Wait a moment. If the ball hits him over knee, it doesn't count. It's supposed to be below knee. And it counts only if it's directly hit. Not all off the ground. Ready? Up. Aj, go ahead, tu. No shoot. Dwa. Trzy.
góry zakładamy. Ale dramat. Jest. Ale szybko, bo strasznie jak szumi, zaraz mocniej i... 3 sekundy, no! A? Moment! I pierdyk może hej, ja mówię, matko boże, co to się stanęło? Pierdyk może hej! Nie będę mówił, ja. Cię wypuszczę, podaję, ty powiedziałeś! Wszystkie moje tylko mówiłem! Irek! Przestań! Dobra, trenerze, możemy wracać! Gdzie? No? Gdzie? Powodzenia! Trzymaj kciuki! Trzymajcie! No dawaj, idziemy! A co się zmieniło?